No jak chodzi o tematy pieniędzy, to ze mną to można porozmawiać. Także zapraszam Was, pogadamy. Temat pieniędzy, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, jest, widzę ja osobiście, bardzo rozwijające. Ten temat w ogóle bardzo poruszył mnie kilka lat dobrych temu i to był jeden z aspektów, który spowodował moje oddalanie się od kościoła. Chodziło o pewną taką hipokryzję, którą widziałam u moich znajomych, rodzinie względem tego, co mówią, co robią, a właśnie co robią, tak? I to miało też spore podłoże, podwaliny, jakieś takie kwestie. Chciałabym Wam jednak powiedzieć o moim doświadczeniu, które zdobyłam poprzez kurs, który się nazywa Crown. Jest to kurs finansowy dla chrześcijan i jak tam jest wielokrotnie zaznaczone, nie jest to kurs żaden finansowy, księgowy w takim kontekście ekonomii, ale jest to kurs, który został stworzony w latach 90. przez, nie pamiętam jakiego wyznania był ten człowiek, w każdym razie no chrześcijanin, który właśnie widział ten problem tego, że pieniądze no jednak mają ogromną władzę na świecie i widzi jak, widzę, jak chrześcijanie nie radzą sobie w tej kwestii, bo każdy z nas ma przekonanie, że pieniądz jest zły, a pieniądz sam w sobie zły nie jest, tylko oczywiście jakby czyny, które można wykonywać z tymi pieniędzmi, ale nie o tym, bo dzisiaj ten odcinek jest tylko o tym, czym ten kurs finansowy Crown jest i czy ja go polecam i jakie są w ogóle moje przemyślenia odnośnie tego właśnie kursu. A zatem kurs składał się ze spotkań online, bo akurat trafiłam na początek COVID-u, czyli to był marzec 2020 i bardzo się ucieszyłam, że udało mi się na taki właśnie ten online'owy Crown uderzyć. Do mnie Crown w ogóle dochodził już kilka razy gdzieś w przeszłości, jeszcze nawet jak byłam osobą kompletnie niewierzącą. Wtedy oczywiście mówiłam o tym sobie z taką sporą dozą cynizmu, tak, że chrześcijanie i finanse, ho, 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 co to w ogóle sobie wymyślili te katoliki na przykład, tak, ale no rzeczywiście później jak już dzięki łasce nawracającej zauważyłam, że ten problem jest i pojawia się również u mnie jako przedsiębiorcy. Uwaga, kurs nie jest tylko dla przedsiębiorców, jest absolutnie do każdego, w każdym wieku, bo z tego co wiem, to cała ta organizacja Crown robi też różne rzeczy dla nawet dzieci, tak, bo to brakuje tej, wiecie, edukacji finansowej też u dzieci. Ja akurat dziękuję Bogu, bo ja miałam taką edukację finansową jako dziecko, więc to nie jest jakaś dla mnie kompletna niewiadoma. Ale wiem, że wiele dzieci i później już dorosłych nie ma kompletnie pojęcia, jak oszczędzać, jak wydawać, po co i tak dalej. W Biblii zostało to wszystko napisane. Ktoś może powiedzieć, w Biblii w ogóle przecież to było tyle tysięcy lat temu, to się w ogóle nie sprawdza. Absolutnie, to się bardzo sprawdza. Powiedziałabym nawet, że ta wiedza jest tak aktualna, że bardziej aktualnie się nie da. Oprócz tego, że nie ma oczywiście wspomnienia o tym, że coś jest kartą kredytową, walutową, chociaż o kredytach jest sporo, bo niestety, ale pożyczanie, lichwiarstwo jest znaną metodą od tysięcy właśnie lat, bo człowiek tak naprawdę nie zmienia się, tylko zmieniają się okoliczności przyrody i technologii. Zatem tak, Crown trafiłam na 10 spotkań online, było prowadzone przez parę małżeństwa i spotykaliśmy się online przez jakiegoś tam sobie Skype'a. Ja pominę może kwestię organizacyjną i tego, w jaki sposób zostało to zrealizowane. Mi osobiście to podobało się średnio, ale to głównie przez to, że Skype nie jest moim narzędziem pracy. Jestem bardzo, bardzo niezaprzyjaźniona ze Skype'em. Ale jeżeli chodzi o samą wartość i merytorykę tego wszystkiego, chylę czoła i chwała Panu za to. Chwała Panu za to, że powstało coś takiego. Dlaczego? Całość kursu omawia różne aspekty naszego życia związanego właśnie z pieniędzmi. Ja akurat przyznaję Wam szczerze, że mam problemy już dzisiaj mniejsze, ale mam zagwozdki dotyczące
oszczędzania pieniędzy, a także darowania pieniędzy. Większość z nas kojarzy takie słowa jak dziesięcina, ofiara, tak? Ale to nic bardzo często nikomu nie mówi więcej w aspekcie właśnie biblijnym. A tutaj, na tym kursie, właśnie to jest przepięknie, bardzo mądrze i bardzo roztropnie omawiane i tak, żeby człowiek też to zapamiętał. W poprzednim chyba odcinku o książce z wydawnictwa Pallottino mówiłam o tym, w jaki sposób można zapamiętywać Słowo Boże. To jest też był jeden ze sposobów, czyli no właśnie, czytanie tego Słowa Bożego i zapamiętywanie go w kontekście różnych ćwiczeń, które, uwaga, wykonuje się również w tym kraunie. Dlatego ja powiem tak, jeżeli masz problemy z pieniędzmi albo nie masz żadnych problemów z pieniędzmi, może w ogóle absolutnie radzisz sobie świetnie z pieniędzmi i w ogóle ani oszczędzanie, ani wydawanie, ani w ogóle żadnych problemów nie masz, to absolutnie ten kurs jest dla Ciebie. Niezależnie, czy jesteś emerytką, emerytem, czy właśnie dopiero, nie wiem, skończyłaś maturę, czy jesteś w małżeństwie, ten kurs naprawdę otwiera serce i umysł. I uwaga, nie na pieniądze w tak samym kontekście, bo ktoś może mi powiedzieć, o, widzę, że sprotestantyzowana jesteś już, nie? Bo bardzo często się gdzieś tam ujmuje osoby, które mówią o pieniądzach, o obfitości i kojarzy się z protestantami. I powiem Wam jedno, coś w tym jest, bo ja, że po jakiś czas temu, taka mała anegdotka, kupiłam książki właśnie z księgarni, która jest prowadzona przez naszych najwspanialszych, kochanych braci odłączonych i rzeczywiście wszystkie książki po prostu, które zostają mi podesłane jako promocyjne, dotyczą pieniędzy, samorozwoju, coachingu, psychologii i tak dalej, i tak dalej. Ja się uśmiecham serdecznie z tego powodu, bo ja widzę w tym sens i widzę też w tym przesadę. Dlatego we wszędzie trzeba mieć umarkowanie. Jak się spojrzy na księgarnie i wydawnictwa katolickie, baptystyczne, tego typu, tak, jakby wyznania, to tam na przykład z kolei bardzo dużo jest o cierpieniu, nie, świętych i tak dalej, więc umiarkowanie. Myślę, że te ćwiczenia są tak bardzo dopasowane do każdego wyznania, że jestem przekonana, że to jest Boże dzieło. Także jeżeli zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób wyjść z długów, albo chcesz zrozumieć po prostu sens pieniądza na tym świecie, albo chcesz dowiedzieć, jak się oszczędzać, bo generalnie też tam jest, wszystko w Biblii jest napisane, albo chcesz zrozumieć w ogóle sens bogactwa albo biedy na świecie, to ten kurs naprawdę jest dla Ciebie. Z tego co wiem, on jest organizowany nie tylko online, też stacjonarnie. Można kupić tylko książki, zrobić to samodzielnie, ale no nie ma tak wspólnota. Nawet jeżeli ta wspólnota zawiązuje się tylko na chwilę i później odchodzi, to uważam, że to jest świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że jak dzisiaj to oglądasz, to kto wie, może niedługo albo troszeczkę dłużej będę też osobą, która zajmuje się takimi kursami, bo bardzo, bardzo mnie interesuje kwestia rozwoju i też właśnie finansowego. Zwłaszcza, że ona mi przysporzyła kiedyś niezłego bałaganu w sercu i w głowie. Zatem mam nadzieję, że niedługo, czy to za rok, czy to za dwa, sprawdzajcie, bo może już jak to oglądacie, to już właśnie to jest aktualne, że po prostu będę sama prowadzić też takie kursy. Bo można zostać oczywiście osobą, to się tam nazywa liderem, tak, finansowym. No mam nadzieję, że to się ziści. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Jeżeli to jest wola Boża, to na pewno na to wszystko pójdę i to ukończę i będę realizować. Na pewno w moim sercu była jedna ważna misja, to, żeby Wam o tym powiedzieć. Bo ja dużo eksperymentuję, sprawdzam, weryfikuję, porównuję, analizuję, o dziwo. Chociaż może nie spisuję tego bardzo szczegółowo, ale jednak gdzieś tam szukam przez cały czas i nie boję się szukać i nie boję się popełniać błędów. Lubię przekazywać Wam to moje doświadczenie. Mam nadzieję, że ktoś z tego doświadczenia skorzysta i będzie żyć w obfitości po prostu, a nie tylko finansowej, ale też po prostu duchowej. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do kliknięcia subskrypcji, do polubienia fanpage'a, chociaż akurat na fanpage'u mało się dzieje. No i na Instagram też pola, taki tam podkreśnik, Sobczyk. To ja, to mój kanał, taki prowadzę kanał taki już biznesowo-chrześcijański, tak więc zapraszam Was na Instagrama też. Na razie, pa, pa.